Już. Cześć kochani, witam serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy, że tak powiem, jak porywacz zwłok mówi, depaczking. Oczekiwałem na to cały czas. Czekam jeszcze na jedną paczkę, nówkę, blaszkę, myszkę. Ale jeszcze nie doszła. Kochani, mam tutaj joystick do ręki. Oczywiście on jeden to oczywiście by mi nie starczył, dlatego tego sobie zrobiłem jako, że tak powiem, rezerwowego. Nie jestem przekonany do tych sprężynkowych. Całe życie kupowałem z firmy MAT i tak też zrobiłem. Kupiłem, kochani, pierwszy, który dostałem już rozpakowany, skorpiona. Oczywiście nówka, blaszka, za co możemy podziękować polskiej firmie, że zajmuje się właśnie produkcją joysticków do Amigi. Dzięki nim możemy sobie mieć nówki, blaszki, joysticki w dzisiejszych czasach. Joysticki, które ja używałem, to były AD, ALF czarne. I tutaj powinny one się znajdować. Nie przeszkadzać, pracuję na komputerze. Takie, kochani, joysticki kupowałem całe życie. I te joysticki polecam. Jak najbardziej. One wytrzymują właśnie hardkorowe działania na różnych grach. Wyciągniemy sobie jeden egzemplarzyk. Bomba. Co za zapach. Już się nie mogę doczekać, kiedy sobie razem z moją Agniesią kochaną pogram. Ja też. Może tu jeszcze coś. Firma MAT, proszę. Mamy tutaj też pady. Też mamy fajne plakaciki, to mi się bardzo podoba. Okej, ogólnie bardzo solidnie zapakowane, jak widzicie, paczuszka. Sobie pomyślałem, że plakaciki sobie na tyle sobie palną. A niestety dopiero dziś to otworzyłem, nie wiedziałem, co tam jest. Ale to jest najlepsze. Nie przeszkadzać, pracuję na komputerze. Ok. Lecimy dalej. Zamówiłem kolejnych 80 dyskietek od pana Kaja z Łodzi. Są to dyski HD. Oczywiście można je używać na Amigę. Kochani, pod filmikiem udostępnię link do poradnika, jakie dyskietki można używać na Amigę, bo z różnymi opiniami się spotykałem i nie wszystkie opinie jakoś mi pasowały.
historię słyszałem, że po prostu i czytałem na forach co do dyskietek HD i DD. Nie wiem o tym cały, że tak powiem, całe litanie na ten temat przedstawić, ale myślę, że udostępnię link do tego opisu i tutaj sobie po prostu przeczytacie. I naprawdę polecam. Oto dyskietki. Ładne śliczne, trzeba będzie je po prostu na nowo sformatować na Amidze i po prostu sobie odpowiednie tam programy nagrać. I kochani, patuszka od Retro Scanera, pozdrawiam Robert. Coś wspominałeś, że jest tam mały upominek i dlatego się zastanawiam, co za upominek mi tam dałeś. Czuję, że ten kartonik między nami będzie krążył. Inna suszarka. Kochani, wujek Robert prezentował mi gierkę. Zna moje klimaty. No, dzięki Robert. Serdecznie. Ja sobie tą folijkę usunę. Ej, tak. Piękna sprawa. Trzeba będzie przetestować gierkę. Nie grałem w nią, więc to dla mnie nowość. Trzeba będzie obczaić tą gierkę. Dziękuję ci serdecznie. I tu wszystko właśnie tak jak się umówiliśmy. A ja jeszcze chcę, mam sporo dyskietek takich starych i ci tam Robert wyślę po tygodniu. Nie wiem, jest ich około 72 sztuki, może akurat uda ci się tam jakieś odzyskać dyskietki, także będziesz miał w razie co. Kupiłem najpierw 80, później znowu 80, 160 nowych dyskietek, że mi starczy.
Także, cóż, to na tyle, jeśli chodzi o depaczki. Pozdrawiam wszystkie zaprzyjaźnione kanały. Chciałbym też pozdrowić wszystkich widzów, subskrybentów, za wszystkie lajki i komentarze. Bardzo dziękuję. Kochani, wesołych świąt, dzisiaj sobota, mokrego dyngusa i szczęścia, kasy, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Trzymajcie się, kochani, do następnych moich odcinków. Hej, jasne.